Przychodzi Baca do spowiedzi, zaczyna się spowiadać i mówi: Proszę księdza, ukradłem łańcuch. Jaki? Taki zwykły, 3-metrowy. A co było na końcu tego łańcucha? Krowa. Prałatowi Henrykowi ktoś ukradł z klatki ptaszka. Podczas niedzielnej mszy prałat pyta parafian: Kto ma ptaszka? Podnosi się las męskich rąk. Nie o to mi chodzi, mówi prałat. Kto widział ptaszka? Podnosi się las kobiecych rąk. Prałat wkurzony. Nie o to pytam, kto widział mojego ptaszka? Wszyscy ministraci podnoszą ręce. Koło gospodyń wiejskich zorganizowało wycieczkę do Warszawy. Po powrocie kobiety poszły do spowiedzi. Każda po kolei opowiada o wycieczce i każda mówi, że zdradziła męża. W pewnym momencie ksiądz się zdenerwował, walnął ręką w konfesjonał i zawołał: Cholera, jak jest dobra wycieczka, to księdza nie zabiorą. Na mszę w niedzielę przychodzi pijak i mówi: Zapraszam was wszystkich na imprezkę. Zdziwiony ksiądz wychyla się z konfesjonału, a pijak mówi: A ty, Zorro, jak się wyzrasz, to też przyjdź. Jedzie sobie ksiądz samochodem, zatrzymują go dwaj policjanci. Dokumenty, proszę. Ksiądz im daje dokumenty. Proszę otworzyć bagażnik. Ksiądz otwiera. Co ksiądz wozi? Boiler do zakrystii. Niech ksiądz jedzie. Po chwili policjant pyta się kolegi. Ty, co to jest boiler do zakrystii? Nie wiem, to ty chodziłeś 2 lata na religię. Mama Jasia, przygotowującego się do pierwszej komunii świętej, przychodzi do księdza proboszcza i mówi: Proszę księdza, Jasiu to jest taki głąb, że się nie nauczy nic z katechizmu. A ksiądz mówi: Proszę pani, Jezus umarł za nas okropną śmiercią, a Jasiu nie może się trochę poświęcić? Wie ksiądz, my to mieszkamy daleko od kościoła i nie słyszeliśmy, żeby Jezus chorował, a to on umarł. W małej wsi ksiądz rozmawia z parafianką. Doszły mnie słuchy, córko, że wczoraj wieczorem ktoś u was straszliwie przeklinał. Tak nie można, dzieci się gorszą, a jaki zły przykład dla sąsiadów. Bardzo przepraszam, ale właśnie wybieraliśmy się do kościoła i mój stary nie mógł znaleźć książeczki do nabożeństwa. Ksiądz jedzie do chorego, zatrzymuje go milicjant. Bez świateł? Mandat 50 złotych. Synu, jadę do chorego z Panem Bogiem. Co? We dwóch na rowerze? 100 złotych. Ksiądz płaci, odjeżdża i myśli: Jakież to szczęście, że nie wiedział, że Bóg jest w trzech osobach.